Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym Horizonie. Tryb chorobowy nas nadal niestety aktywny, teraz rzuciłem się lekko na gardło, więc jeżeli będę znowu brzmiał inaczej albo ewentualnie odkaszliwał, to wybaczcie. Robimy dzisiaj misję główną względem tego, że ostatnio był kocioł. Mamy za to misję główną, która nie jest naszą misją dotyczącą przeszłości, ale na ziemię graniczne. Mamy pomówić teraz z Maradem, żeby się spotkać z Erendem w sprawie jego siostry, która żyje lub nie żyje. Taka siostra Schrödingera. Ale mamy pogadać z tym najpierw. Witaj, Aloy. Nazywają mnie niewinnym Maradem. Chodź ze mną. Bardzo pilnie potrzebujemy twojej rady. Co masz na myśli? Gdzie jest Erend? Jest w środku. Służy królowi. My też powinniśmy się tam udać. Chodź za mną, proszę. Poznam króla? Tak, i każdy zjawił się prosić o przysługę. To niemiłe, ale to polityka. Król Słońce chce cię poznać. Poskromicielka maszyn z okiem do szczegółów. Bardzo intrygujące. Nie jestem tu, by cię intrygować. Za późno. By the way, poczyniłem pewne rzeczy, kiedy was nie było. Nie jestem pewien, czy które z tych widać, ale generalnie każdą broń już mam w wersji cienia. Brakuje mi tylko niektórych. Na pewno mam potykacz już chyba miałem, ale mam teraz, dorobiłem sobie łuk bojowy. Tak więc mam. Mam też wyrzutnię lin. To też nie jestem pewien, czy widzieliście wyrzutnię lin. Oraz mam ubiór. Ciężki ubiór ocalałej Nora, która mi daje troszeczkę odporności do wszystkiego. Razem z dwoma fioletowymi zwojami w środku, więc tak to teraz wygląda. Mam nadzieję, że jakoś w miarę fajnie to będzie przebiegało. Troszeczkę mi tylko brakuje niektórych surowców do wykonywania broni, ale mam nadzieję, że damy sobie ostatecznie radę. Fajnie, mogłem tego nie wybierać, bo teraz kurna mi tutaj bzyczy elektryczność. Ziomuś! Możni są jak dzieci, które jęczą, kiedy nie dostaną dokładki. Ale mógłby, kurde, szybciej iść, co? Fajnie by było. Naprawdę. Najważniejsze, że nie jest taki, jak jego ojciec. Myślę, że przypadniecie sobie do gustu. Zobaczymy jeszcze. Już ty nie bądź taki pewien. To jego tron? Chyba tak. Jest i król! Eloy z ludu Nora. Ta, co widzi niewidoczne. Witaj. Oddałaś mi wielką przysługę. Erendzie, powiedz jej, co ustaliłeś. Sprawdziłem grób Ersy. Miałaś rację. Nie było blizny pod prawym kolanem. Miała ją od dawna, od ciosu z zabawkowym mieczem. Jeśli to nie było ciało Ersy, trzeba założyć, że wciąż żyje. Nie zostawię jej. Wiemy, że ktoś ją porwał. Nie wiemy, kto. Chyba mogę pomóc. Ersa ma wroga wśród ludu Oseram. Wodza o imieniu Derwal. Niemożliwe. Wszystkie klany polowały na niego jeszcze od czasów wyzwolenia. Nikt nie przeżyłby tak długo. Żaden inny Oseram nie miał powodu ani dość sprytu, by zwabić Ersę w pułapkę. Zapewne jest przyczajony gdzieś przy granicy. Wysłałem już szpiega, by to zbadał. Czeka na nasze rozkazy na targu w Smolnym Klifie. Nie mogę wysłać wojsk, nie prowokując Oseramów. Ale mogę wysłać strażników. I może jakąś szczególnie uzdolnioną Nora. Erend, Marad, pomówię z nią na osobności. Prywatna audiencja. Nie mam prawa prosić po tym, co zrobiłaś, ale to dla mnie rzecz ogromnej wagi. Ersa wiele dla ciebie znaczy. Bez oseramskich strażników nie zdołałbym oswobodzić Południka i zakończyć brutalnych rządów ojca. Od tamtej pory trudno nam było utrzymać pokój między naszymi ludami. Ale Ersa potrafiła przemówić swoim do rozsądku. Dlatego potrzebuję jej u mego boku. Szybko. Kim jest ten Derwal? Aby zrozumieć Derwala, musisz zrozumieć mojego ojca. Myślał, że naprawdę jest Bogiem Słońcem. Umysł miał popsuty. Wierzył, że krwawa ofiara rozwiąże w sumie wszystko. Atakował więc, żeby zdobyć ofiary, zwłaszcza lud Oseram. Derwal się bronił. Stworzył potężną broń. Prowadził swój lud.
Mój ojciec odpowiedział z ogromnym okrucieństwem. Schwytał żonę Derwala i córkę, po czym złożył je w ofierze. Ale dlaczego akurat Derwal chciałby uprowadzić Ersę? Myślał, że go zdradziła. Walczyła u jego boku, dopóki nie uświadomiła sobie, że planuje zniszczyć południk i wyrżnąć mieszkańców. Wtedy przyszła. Wspólnie go zatrzymaliśmy i wyzwoliliśmy miasto. Od tamtej pory Derwal szuka okazji do zemsty. Zwłaszcza na Oseramach, którzy z nami byli. Narobił sobie wielu wrogów. Myślałem, że już po nim. To był błąd. Zabójcy, z którymi walczymy, ustaliłam, że są częścią grupy Karczacienia, zwaną Zaćmieniem. Wykopują prastarą broń. Maszyny, które wypaczają inne maszyny. Chcą ich użyć do ataku na południk. To, co mówisz, pokrywa się z raportami Marada. Odłam Karczacienia. Skażone maszyny przemierzające kraj. Wiesz może, kiedy przypuszczą atak? Tego jeszcze nie wiem. Czas poczynić przygotowania. Ale tymczasem to Ersa jest najważniejsza. Proszę, znajdź ją. Chciałabym zapytać cię o Królestwo Słońca i jego politykę. Naturalnie. Co możesz mi powiedzieć o Karczacienia? Co mają wspólnego z Ersą? To resztka zwolenników reżimu mojego ojca. Trzymają fortecę Zmierzch na zachodzie. Tak jak on, dbają tylko o dominację. I starają się pozyskać moc od Słońca, przelewając morze krwi. Odkąd Ersa pomogła mi odebrać miasto, stali się kozłem ofiarnym. Rzecz jasna, Derwal to wiedział i zareagował. No, reszta rzeczy na temat polityki mnie raczej nie interesuje. Muszę się zbierać. Wiem. Cóż, mówią, że król nie błaga. Ale proszę, znajdź Ersę. Kto tak mówi? Choćby Marad. Jeśli zajdzie potrzeba, spytaj jego lub Erenda. Proszę bardzo, jesteśmy tak zajebiści, że król prosi nas o przysługę. Tak, troszeczkę błaga, ale nie może tego oczywiście wprost powiedzieć. Dobra, gdzie jest ten cały Smolny Klif? Oskurwieje syn jak daleko, ja żem tam w ogóle nie był jeszcze nigdy. Ho, 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 skażona strefa na 32 poziom. Który level to ma? 15. Mam wrażenie, że będę się zapuszczał w tereny, które mogą być, no, dość nieprzyjemne dla mnie. Ho, 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 interesting. Dobra, okej, w takim razie. Przenieśmy się gdzieś, gdzie dam radę sobie pozyskać wierzchowca. Myślę, że niekoniecznie tu, gdzie są długonogi. Tutaj najlepiej, tu jest siedlisko biegunów. Wykraftowałem sobie też to coś, co mi pozwala w nieskończoność szybko podróżować. Bardzo przydatna rzecz. Akurat tam byłem w sklepiku i zobaczyłem, że mam tam tą kość lisa, czy skórę lisa, czegokolwiek ja tam do tego potrzebowałem. No to pierdolnąłem i mam. Tak więc jestem zadowolony. Jak ja naprawdę nienawidzę chorować. Tak długo się trzymałem, a kurde, jeszcze w tym, co robię tutaj i nagrywam te filmy, to jest najgorsza możliwa rzecz, zachorować, no bo materiały tracą zdeczka na jakości, kiedy ja mówię takim nosowym głosem, a przynajmniej się nie czuję się przynajmniej na tyle dobrze, żeby, wiecie, nagrywać tyle filmów, ile bym chciał. Bo na Marszczyn to ja w ogóle już, kurwa, nie chcę nawet patrzeć, bo po prostu tyle go mam z mojego farmienia odłamków, że szkoda gadać. Korzeń prażynu. Chciałem lecznicze zioło zebrać, ale nie trafiłem. Trochę mam go mało, bo się zdeczka napierdalałem, żeby pofarmić jakieś tam serca i tak dalej. Nie było nic interesującego, po prostu siedziałem i nakurwiałem pułapki pod bysiory i tak dalej. Żeby po prostu mieć sobie środki do wykraftowania, znaczy do kupienia łuku. Potrzebowałem tam serca bysiora, potrzebowałem serca czegoś tam jeszcze. No chodź tu, frajerze, no chodź, chodź, chcę cię zdominować. A nie będę już tutaj wychodził, żebym nie zaczął szaleć. Dobra. Bieguna się mega szybko dominuje, a wszystkie te potworki chyba jeżdżą w sumie, mam wrażenie, tak samo szybko, więc już kij z tym, którego zdominuje. No i co? No i jedziemy przed siebie w takim razie. Nasza trasa wiedzie chyba tam, tak więc zasuwajmy. Mam nadzieję, że te inne bieguny się jakoś nie wkurwią na mnie strasznie i będą mnie atakować.
Jedźmy, ogniska nam się tutaj odblokują. Zwiedzamy po raz kolejny całkiem nowe połacie terenu. No, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Teraz chyba wyjedziemy z tego pustynnego biomu, powiedzmy, i trafimy do krainy tego. Do krainy mrozu. Czy ja tędy przyjadę? Nie, tędy mam jechać. Goddammit. No tak, tu jest takie wywinięcie. O, kolejne kłapaki. Tak, na kłapaki też polowałem. To były dwa potwory, na które polowałem. Kłapaki i bysiory. Potrzebowałem serca jednego i drugiego, żeby kupić tam. Jeden chyba do wyrzutni lin, drugi do łuku bojowego, tak mi się wydaje. A, bez większego znaczenia. Ważne, że mam. Ważne, że mam, a nie chciałem tego ani streamować, ani jakoś super pokazywać, bo nie było to nic super interesującego. No siedziałem i zabijałem, nawet wręcz w ciszy mi to szło troszeczkę lepiej, bo się mogłem bardziej skupić po prostu. Tak więc, poszło dobrze. Ten odcinek w ogóle musiałem zacząć jeszcze raz nagrywać, tam troszeczkę wcześniej zacząłem, ale się skapnąłem, że goddammit, nie przełączyłem języka angielskiego. Włączyłem go na jeden dupny odcinek, taki w którym nie było nawet wiele gadania, bo był kocioł. A wy żeście zareagowali, tak żeście krzyczeli na mnie. Masakra. Co my tu mamy? Kłapaki sobie tutaj łażą. Kłapaki i chyba długonogi. Dobra, ja was olewam, panowie. Ogniska mi się tutaj aktywują do szybkiej podróży, to mi się podoba. A my jedziemy na naszym super bysiorze. Na szczęście zaraz przed odcinkiem sobie troszeczkę odłamków zdobyłem, bo wydałem większość zaraz przed tym. Nowa skażona strefa, ale ona jest dość trudna na 32 to. Mam sporo misji na level niższy niż ja jestem, ale niestety znajdą się nadal takie, które są na wyższy, nie będę się ich podejmował. Co my tutaj mamy za potwora? O, skurwesyn. To są chyba te całe... nie pamiętam, jak to się nazywa, a w sumie sobie zobaczę. Są jakieś przejebane potwory. Tutaj, skałokrusz to chyba był. On jest naprawdę dojebany i wygląda na dojebanego, ale ja mam dość dojebane bronie. Muszę częściej... O! Most mi się zrespił pod nogami. Muszę częściej myśleć kategoriami wywracania ich za pomocą mojej tej wyrzutni lin, ponieważ moja wyrzutnia lin jest naprawdę teraz wykoksana. Tak samo jak walczyłem ostatnio z kłopakami, to mnie poinstruowaliście, że one te swoje pojemniki na płomień mają osłonięte armorem i za pomocą tych strzały rozrywającej dam radę w prosty sposób ten armor zdjąć i wtedy szybko postrzelić ich, one eksplodują i w ogóle dojebani są. Tak więc to jest taktyka, którą zdecydowanie sobie zapamiętam na przyszłość. My już niedługo będziemy tam na miejscu, kolejne ognicha mi się tutaj robią, podoba mi się to. No i zobaczymy, co to będzie. Kolejne potworki tutaj, potworki, maszyny, już mniejsza o nazewnictwo. Dobra, jacyś ludzie tutaj są, tylko czy oni są mi przyjaźni? Zajebiście dobre pytanie, nie wiem, co to są za ludzie, szczerze mówiąc, ale nie, no nie atakują mnie. Nie dziwią się na mój widok, więc powinno być chyba ok. Dobra, to już chyba muszę zsiąść. Albo bym i tutaj wjechał, ale już mniejsza o to. Agent Marada powinien już być na placu targowym. Dobra. Jakąś nową, fajną wioskę odkryliśmy. Pewnie ktoś tu będzie miał dla nas zadania poboczne, jak to zwykle bywa w takich mniejszych wioskach. A może i nie. Ciekawy jestem, co jest tutaj. Albo tutaj, jakieś takie zajebiście wysunięte tereny. Nadal nie zwiedziłem wszystkiego, ale na wszystko przyjdzie czas. Indyki. Dobra, gdzie ten agent? Bo chyba go minąłem. Tutaj w prawo. O, dobra. Mamy cię. Gdzie ten od Marada? Miał mnóstwo czasu na śledztwo. Poszukajmy go. Tak. Jeśli wieczorem masz cięższą sakiewkę niż rano... Dobra, ja wyłączam mój mikrofon kiedyś, kiedy lecą takie cutscenki, więc cóż. Chyba ślady potrzebuje, nie? Podświetlcie ścieżkę. Pośpiechu. Więc jeżeli jest mała pauza po skończeniu się cutscenki, to dlatego, że go z powrotem włączam. Dobra, gdzie żeś poszedł, skurwybonku? Zaraz cię znajdziemy, panie. Tutaj jest automatyczne. Trzeba kogoś znaleźć, odpalasz fokus. Gdzie teraz? Tutaj, dobra. O, goddammit, nie żyje? Nie, to nie jest chyba on. To ten od Marada. O, shit. Wygląda na robotę z boju Derwala. A niby dlaczego? Może dlatego, że coś znalazł. Opatrz. Chyba narysował tę mapę własną krwią. Jezus, to jest poświęcenie. To taka mapa, że musi gdzieś prowadzić. To pewnie Smolny Klif. Zaznaczył punkt na północy. Może tam jest Derwal. Moi ludzie czekają za miastem. Później się tam spotkamy. No dobra.
obejrzeliśmy ciało, to teraz co? Lecimy dalej w takim razie, iść do obozu Derwala. O, damn. Będzie grubo, mam nadzieję, że dam radę stąd wyjść, dam radę, proszę pan. Przeszukaj skrzynie, okruchy i metalowe naczynia, bardzo chętnie. A nie będę nic kupował u kupców, w ogóle pozyskiwanie surowców do tworzenia amunicji u kupców jest tak cholernie, mam wrażenie, nieopłacalne, że nawet nie będę tutaj się podejmował tego. Zejdźmy sobie na dół, wezwiemy sobie tutaj wierzchowca. Chciałbym mieć tą miejkę, która pozwala mi wezwać wierzchowca, nawet jeżeli nie ma żadnego zdominowanego obok mnie. Mega przydatne, bo tak to muszę zasuwać gdzieś i dominować kolejnego. A z tym skillem mógłbym po prostu kliknąć jeden przycisk i mi przyjeżdża nowe zdominowane zwierzę, co by zdecydowanie ułatwiło podróżowanie. No ale na razie biegunie mój ty, chodź no tutaj. W ogóle, jeden trik mi podpowiedziała jedna osoba. Jeżeli zrobię tak, biegnąc gdzieś, o proszę bardzo, mogę dosiąść bieguna w biegu. Hehe, a dzięki czemu on się zrównuje ze mną, nasze prędkości się zrównują i goddammit, i mogę na niego wsiąść praktycznie się nie zatrzymując. Tak więc dzięki Leafik za poradę. Ponieważ to Leafik mi to podrzucił, no i w sumie fajnie, że twórcy pomyśleli o czymś takim. Że po prostu wzywamy z wierzchowca biegnąc, on się z nami równa, naciskamy trójkąt i biegniemy dalej praktycznie bez większej przerwy. No dobra, panie Derwal. Ciekawe jestem, czy tutaj jakaś większa walka się odbędzie. I czy podołam? Mam dość dobry sprzęt, no ale zobaczymy. O kurwa, siedlisko burzoptaków. O gademy, tutaj są burzoptaki? Czy tutaj są burzoptaki? Czy tutaj zaraz obok mnie? Nie wiem nawet. Walczyłem na razie z jastrząbłyskami. Burzoptaki to jest chyba taki po prostu topka wszystkich potworów, tak jak skałokrusze i te T-rexy całe. Więc burzoptaka to ja jeszcze nie widziałem, trochę się boję, muszę przyznać. A tutaj jakieś mocne wajby płotki czuję w tym pieprzonym biegunie. Jak on jedzie? God damn it. No dobra, jakoś dajemy radę. Mógłbym zwolnić, szczerze mówiąc, żeby było lepiej, ale... O! Wdupcył mi się na cutscenkę. Uciekaj! Przepraszam? Ja to złomiasz? Męczą maszyny! Maszyny... chyba zostały skute. Derwal to majster. Pewnie na nich eksperymentuje, albo rozbiera je na części. Może dam radę trochę namieszać. Pójdę przodem. Czekajcie, aż zaczną walczyć. Dobra, brzmi jak plan. Proszę, proszę, co my damy radę tutaj porobić? I z czym będziemy więcej walczyć? Z maszynami czy z ludźmi? Ponieważ tutaj przydałoby się dopasować troszeczkę moje bronie do tego. Na przykład wyrzutnia linii nie będzie mi praktycznie w ogóle na ludzi potrzebna, ale mógłby się przydać łuk bojowy zamiast tego na przykład. Ja chcę sobie znaleźć jakąś wysoką trawę, żeby się w niej tutaj skampić i schować. Co my tutaj mamy? Niszczyciel to jest, nie złomiarz, okej. Okay. Tam mamy jeszcze czujkę, tu jest długonóg, tak, to jego poznałem. Zabij pionierów i maszyny. No dobra, no w sumie zastanawiam się, jak długo powinienem tutaj w ogóle progresować z byciem super stealthy. Na razie mam wrażenie, mógłbym spokojnie na przykład zabić tego Freyra moim super długim łukiem. O, proszę. Ten nie żyje i kurwa mać, i jego ciało oczywiście spadło na dół. Czy ktoś się zorientował? Pewnie oczywiście kurwa tak. Co niszczyciel ma w sobie? A myślałem, że mi się odpali. Kanister mrożący pod spodem, ogniwo u góry. Generalnie szarpane i porażenie, mróz na dole. No... działko. No dobra, trzeba strzelać w żółte elementy. Dość proste. Dobra, zacznę się chyba napierdalać, bo jak ja będę tak kminił i kminił, to nigdy tego w końcu nie rozkminię. Chyba że, przecież ja mogę opanować niszczyciela. O panie, to jest jakaś rozkmina. Zdominujmy sobie tego niszczyciela. Ponieważ jeszcze nie próbowałem takich rzeczy. A tutaj, skoro mamy tylu przeciwników, jakiegoś takiego dupnego długonoga, dam radę go sobie chyba zdominować i to zdecydowanie by mi pomogło. Boję się, że tamten mnie tutaj jakoś zauważy, albo tamten, no ale spróbujmy, no. Dam radę go zdominować? Nie dam rady go zdominować. O kurwa, dobra, okej, wszystko poszło niezgodnie z moim planem, god damn it. Jezus Maria. Nie tak miało kurwa być, hej, hej, hej. No i jeszcze nie trafiłem, cudownie. Dobra, spokojnie, panie niszczycielu. Chciałem cię tylko zdominować.
Ale ty ewidentnie nie chciałeś tego, co ja. Dlaczego nasze życie tak się splątają, kurwa? Hej. O, dojebałem go tutaj lekko. Bęk, kurwa. Pierdol. Czy ja mogę coś jeszcze? No mogę go przyszpilić do ziemi. Jest mega fajnym. O Boże, mogę czy nie mogę? Ale mnie przyjebał, halo. Halo. O, nie trafiłem go jeszcze, cudownie. Dobra, panie niszczycielu, proszę tutaj spierdalać ode mnie. Widzicie? No halo, do ziemi, suko. Trzy strzały i niszczyciel leży. Dobrze, to teraz jest czas, żeby go ponapierdalać. O, moi koledzy mi tutaj chyba pomagają, mam wrażenie. W to mu chcę zadupcyć i jeszcze... O Boże, nie, rzuca się na mnie. Skończyło mu się tutaj... Więzy mu się skończyły. Dobra. Tak kompletnie to nie wyszło tak, jak miało być, ale już trudno się mówi. Próbuję robić super uniki, no i w miarę mi to tam jakoś wychodzi. W dupę mu strzelę! Dobra, on już ginie. Wypuścić maszyny, strzelać w łańcuchy! O Jezus Maria, oczywiście kurwa, wypuścić maszyny, strzelać w łańcuchy. No ta, tyle to już się zorientowałem, że strzelanie w łańcuchy wypuszcza maszyny, tylko byłem pewien, że dam radę kurwa zdominować tą maszynę. Dobra, ja strzelam tam w jakiś tam frajerów. Nie robi to jakiegoś super damage'u, ale no, no zobaczymy, w głowy by się przydało strzelać. Przydałoby mi się też przeszukiwać tych przeciwników. Kurwa, co ja z niego podniosłem w ogóle? Ja chcę jakieś zasoby do tworzenia amunicji popodnosić. Może ten ma w sobie coś fajnego. Okruchy metalu, chodziwo, drut, tak, drut mi się zdecydowanie przyda. Ten ma jakieś kurwa żużlowe szkło, to mnie w ogóle nie interesuje. A ci w ogóle mi nie powinni pomagać jakoś, czy coś? W głowie im chcę strzelać. Te tutaj... strzały mają naprawdę fajny damage. O, w mojego chyba tutaj strzeliłem kolegę. Przepraszam. Co by wam tutaj zrobić? Łapki wybuchowe? O, to może nawet podziałać. No chodźcie tutaj, no chodźcie kurwa. Wzywam was. Może ogniem was tutaj po prostu będę traktował. To ich, wow, dobra, któryś wlazł w pułapkę. To zdecydowany plus. Jedna. O kurwa mać, w ogóle na moje życie nie patrzyłem. A Jezus Maria, przepraszam. A totalnie się rozproszyłem, nie patrzyłem ile mam życia. Ale zlamiłem w chuj pomocy. Ale dobra, to dzięki temu mam okazję zacząć jeszcze raz. Mam okazję już wiedzieć, że niestety mój super plan nie podziała. Czyli nie dam rady sobie zdominować tego niszczyciela. To jest chujowe. Ale czy, jeżeli go uwolnię, to czy on nie zacznie napierdalać tych frajerów? To jest drugie dobre pytanie. I to już myślę, prędzej ten plan podziała. Tego chcę sobie zestrzelić tutaj, żeby mieć spokoju troszeczkę. Tego w sumie też. Jak trafię, dobra, trafiłem. Spróbujmy, spróbujmy tym razem tak, może się uda. Kurwa, no i co? No i chciałem w tego, we więzy strzelić. Ludzie Derwala. Zaraz zrobi się paskudnie. Mam nadzieję. Nie widzisz mnie, kurwa, niszczycielu. Widzi mnie? O, 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 odwraca się gdzieś w tamtą stronę. Nie, no moi zaczynają tutaj lecieć. Jezus Maria. Oczywiście, że mnie kurwa widzi, co? Oczywiście, że mnie widzi. Ała! Dobra, zapuści mi w pierdol. Na ziemię, suko! Leżysz chyba, nie? Czemu on zrywa te liny tak łatwo? To jest moje kurwa pytanie. Jak chcę go przyszpilić, a on kurwa co? Wyjebane ma na to moje przyszpilanie do ziemi. Praktycznie żadna lina go nie przyszpila. O chuj chodzi w ogóle. To powinno go troszeczkę eksplodować. Zdjąć mu sporo armoru. Bo oni niestety są tutaj ozbrojowani w chuj. Jak on szybko umarł? Nie, on jeszcze nie umarł, przepraszam. Ale krytyczny atak troszeczkę mu powinien zrobić. Jeb! Eksploduj! Dobra, większość armoru ma zdjęte. To teraz może ciężki atak? Suko! Dobra, nie ma go, eksplodował. I to nawet z małymi stratami udało mi się go dojebać. Działko niszczyciela! To może być kurwa przydatne tutaj. Jeb, 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 jeb! Jeb, 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 jeb. O, to jest mój ziomek. Jeb, 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 jeb. O kurwa, jak mi się ta broń podoba. Jeb, 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 jeb. Dobra, zaczynam doceniać wykorzystywanie broni z maszyn. Słyszałem, że na gromoszczęka najlepsza taktyka to jest w ogóle wziąć jego wyrzutnię dysków i zajebuje się go moment. Gdzieś takie tutaj ploteczki słyszałem. Dobra, mamy tutaj naszą celną strzałę. Ona mi powinna chyba wystarczyć do zabicia wielu z nich.
O kurwa! Życie, szybko. Zanim będzie bardzo chujowo. Oj, gówno. Dobra, zajebana, ale niestety zdążyła mnie trafić, a już nie mam życia, ale mam eliksiry życia. I to aż 6. Więc to jakoś mam nadzieję tutaj pójdzie. Suko? O, pięknie. Dobra, zajebani wszyscy. Znaczy jeszcze jakaś maszyna tam jest, ale to jest co kurwa, czujka? Pyk! Dobra, okej. Okay. Ja poświęcę krótką chwilkę na to, żeby sobie zebrać zasoby, ponieważ maszyny mają w sobie dużo rzeczy, które są przydatne do robienia broni. Szczególnie tutaj jakieś druty, może soczewki nie do końca, ale poprzeszukujmy to. Jakieś nawet, wiecie, dupne 7 okruchów razy ileś tam, to się ostatecznie zbiera i jest lepiej. Ale teraz poszło 100 razy fajniej. Tutaj ważną rzeczą było to, że tego niszczyciela dojebałem tymi... O, jaki zajebisty zwój mi wpadł, ale chyba go nie podniosłem, nie? Nie, dobra, jest, uzyskano zwój mróz, fajnie. Zajebiście dużo mi dało, że tego niszczyciela potraktowałem tą strzałą eksplodującą, zdjęło mu w chuj armora i pozdejmowało z niego sporo rzeczy, dzięki czemu, w sumie tylko dzięki temu, dałem radę go tak szybko rozpierdolić. Muszę pamiętać o tej taktyce, najpierw potraktować przeciwnika tą eksplodującą strzałą, co zdejmuje z niego większość rzeczy łącznie z działkami, a potem już bardzo łatwo jest go dojebać, bo nie ma w ogóle zbroi, to jest bardzo fajne. Jeszcze, jeżeli ja nie zdążę tego rozkminić, co robi strzała kosząca? Muszę rozkminić może angielską nazwę i sobie to wygooglować, ponieważ ten łuk wyborowy ma naprawdę zajebiste możliwości, tylko nie wiem do czego go do końca używać. Dobra, skrzynki skarbów są w tych dupianych tych i też jakieś tam okruchy metalu. No one mi teraz są głównie przydatne do robienia strzał, szczerze mówiąc, ponieważ poza tym to... Poza tym jestem dość dziany. Tutaj jeszcze jakiś niebieski, żużlowe szkło. Żużlowe szkło da się u jednego merchanta w południku wymienić po prostu na tego. O, to ja sobie wezmę to, a teraz wezmę to i teraz już sobie to podniosę, świetnie. Nie mam zielonych tych, ale już trudno. Mi wygląda na równie szybkiego, co głośnego. Lepiej uważać. Dobra, to jest długonóg, co? A są kolejni w ogóle ludzie, jakby? Nie, są tylko moi, dobra. Te maszyny są nieuwolnione. To jebadzie. Ciekawe jestem, czy dałby mnie tak na chillku radę zabić w tej chwili, po prostu strzelając im we wrażliwe punkty. Chyba tak. Ten niszczyciel nie sprawia wrażenia, jakby dał radę wyjść z tego. Co tam, siema? Hej, hej! Tiruriru! Dobra, nie będę mu nic zrobił w tej chwili, nie będę z nimi walczył. Może za chwilę, jak już zrobię to, co mam tutaj zrobić. Znajdź Ersę, no tak, bo oni ją teoretycznie tutaj gdzieś trzymają. No halo, tu jest jakaś hawira. Erwal mówi, że masz gryźć piach. O kurwa. Co tam się dzieje? Co oni za jakieś takie pułapki dziwne mają? Ha. Jesus. Dobra, koniec skradania się. To brzmi jak dobry pomysł, koniec skradania się. Pierdolno bym tutaj jakąś kurwa wybuchową pułapkę. O kurwa, oczywiście! Eksploduj! O proszę, jak mu zdjął kurwa większość armoru. Teraz w niego nie trafiłem oczywiście. Dobra, zajmijmy się niszczycielem może na dobry początek. To mam wrażenie jest dobra rozkmina. Oparcie jak mu kurwa poodpadały tutaj armory teraz. Dobra, teraz moja super tutaj mocniejsza strzała powinna go troszeczkę dojebać. Mam nadzieję przynajmniej. Też nie jestem pewien. O! Oj mnie kurwa ugryzł, oczywiście. Bang! Dziwko. Chyba dalej ma armor na tych. Ja bym jeszcze raz go tym postrzelił. Ojej, ojej, ojej. O, tutaj mogę krytyczny cios mu zadupcyć. Też nadal go to niestety nie zabiło, ale nadal ma swoje flaszki u góry. Pdiunk! Trzeba wyczuć naprawdę dobry moment na ten uskok przed niszczycielem. A ten oczywiście we mnie napierdala też tymi swoimi tymi. Kurwa, z tej swojej ciężkiej broni, co też jest bardzo nieprzyjemne. W ogóle działko niszczyciela tutaj gdzieś nie leży, powinno chyba gdzieś leżeć, bo z niego zrzuciłem. O kurwa, ten jeszcze jest teraz uwolniony, Chryste.
O Boże, o Boże. Może jakaś kurwa pułapka, co? On tutaj stoi, o kurwa, oczywiście. O kurwa, oczywiście, Jezus Maria. Co za walka, zajebiście. Czemu te maszyny tylko mnie napierdalają? Pomocy! Halo! Bijcie tego skurwysyna wątłego, szarego jebańca z dupy wziętego. Czemu tylko ja tutaj kurwa walczę? No dobra, nie no, oni też się biją, ale jakoś tak kurwa nieskutecznie, szczerze mówiąc. Tym bym strzelił chyba, zobaczył co to robi w ogóle. Bang! Mam wrażenie, że nic. O, nie strzeliłem tą strzałą chyba w ogóle. Nie o to chodziło. Jeb! Kurwa, eksploduj! Jezus, nareszcie. Kurwa, w końcu. Tam jest jego działko, tylko że ono jest kurwa zajebiście daleko, niestety. Eksploduj! Dobra, to chyba go pozbawiło jego super ataku, mam wrażenie. Proszę kurwa, cały armor z ciebie schodzi, suko. Co teraz by ci zrobić? Może zajebać ci kurwa prosto w twarz? Nie! Dobra, mam jeszcze troszeczkę wywarów regenerujących, więc nie jestem jakoś super w dupie, ale tak trochę to tak. No i myślałem, że go zajebie tym mele, ale moje mele niestety jest dość słabe. Dobra, kurwa, w końcu się udało. Gin, suko. Kurwa, brak amunicji, oczywiście. Jeb! Kurwa, ognisto może. Uuu, płoń! Teraz już, kurwa, zapłoniesz. Teraz płoniesz. Chryste. Musimy wejść. O, jakie to było, kurwa, chujowe. A tutaj było to działko niszczyciela. Gdybym je wcześniej podniósł, to bym taki rozpierdol zrobił, ale ja nie miałem po prostu tutaj miejsca, żeby się podrapać po lewym jajku, a co dopiero, żeby podnosić bronię i z nich szyć. Nawet nie zdążyłbym go rozkręcić. Dobra, jakieś okruchy metalu tutaj leżą dookoła, fajnie. Sporo amunicji zużyłem, no ale cóż, no misja ma być wymagająca. Mogę sobie też to podnieść. Gościu ewidentnie nie miał ochoty wejść w to. Obszukaj czempiona, no bardzo chętnie. Obszukaj przywódcę. Muszą używać ich do ochrony przed tym strasznym dźwiękiem. Soniczne pułapki, moi drodzy. Soniczne, kurwa, pułapki. Mamy tutaj w ogóle jeszcze jakieś znajdźki tutaj. To mniej więcej znajdźki podświetla. Tam się coś jeszcze świeci z drugiej strony. Coś, czego chyba nie podniosłem tutaj. No, przeszukajmy długonoga. Czemu nie? I tutaj jeszcze ten niszczyciel. Ledwo żywy, okruchy metalu i drut. Drut mi się przyda do tych. Nie było tutaj czasu, miejsca, kurwa, ani w ogóle głowy nie miałem do tego, żeby unieruchamiać tego niszczyciela. Pozbawiłem go armora, tylko że potem musiałem strasznie dookoła skakać, żeby jakoś to miało sens. Dobra, tutaj kończymy ten odcinek, moi drodzy, ponieważ ale będzie kolejny jeszcze dzisiaj. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa, pa.